Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale zajmiemy się zagadnieniem łącznika schodowego przy korespondencji przewodem trzyżyłowym. Jest to wykonanie nieprawidłowe, aczkolwiek uważam, że najczęściej występujące w naszych instalacjach i z takim przypadkiem w swojej instalacji też możecie się spotkać. Nie powiem Wam, że macie wykuć sobie te przewody i zmienić je na czterożyłowe albo najlepiej pięciożyłowe. No, ale taka sytuacja jest i trzeba sobie z nią poradzić. Jeśli chcecie poznać łączenie łącznika schodowego od podstaw, od samego początku, bo jak widzicie ten układ jest już w znacznej mierze połączony, to zapraszam Cię do moich poprzednich filmów, gdzie pokazuję łączenie łącznika schodowego przy korespondencji pięciożyłowym przewodem i tam ten filmik jest pokazany od podstaw. Potem jest filmik, który pokazuje też prawidłowe połączenie korespondencji przewodem czterożyłowym, ale wprowadza to nam już pewne ograniczenia. No i w tym filmiku pokażę połączenie trzyżyłowe, co już jest niepoprawne, niezgodne z przepisami, aczkolwiek też będzie działać i też będzie funkcjonować przez wiele, wiele lat, ale no nie powinno tak być. Jeśli chcesz zacząć od podstaw, to cofnij się do tamtych filmików. Jeśli wiesz już co nieco, albo oglądałeś poprzedni filmik, no to tutaj pokażę, jak to połączyć. Przede wszystkim, dlaczego jest to niepoprawne? Z jednej prostej przyczyny. W takim przypadku wszystkie trzy żyły będą żyłami fazowymi, a zgodnie z przepisami żyła ochronna, czyli żółto-zielona, nie może być wykorzystana jako fazowa, czyli żyła w kolorze żółto-zielonym nie może być wykorzystana jako fazowa, jest to niezgodne z przepisami. Aczkolwiek prąd będzie przez żółto-zieloną żyłę płynął tak samo jak przez niebieską, czy brązową, czy czarną, czy szarą, czy czerwoną, czy w jakimś innym kolorze, ale no jest to niezgodne z przepisami. No ale jak już macie taką instalację, to musicie ją jakoś połączyć. Co warto zrobić na początku? Jeśli już jesteście zmuszeni do wykonania instalacji w taki sposób, to te żyły żółto-zielone, te korespondencyjne, oznaczcie sobie taśmą izolacyjną, żeby to dało do myślenia w przyszłości. Bo może sprzedacie kiedyś dom albo coś i ktoś będzie coś modernizował, albo coś zmieniał, albo wymieniał sobie łączniki i spojrzy i sobie pomyśli, co tu jest grane, nie? To żeby chociaż tak zaznaczyć, że te żółto-zielone żyły to są żyły fazowe. Nie? Dobra, teraz zaczynamy. Skoro jakby no mamy już tu połączenie żółto-zielone z zasilania z lampą, więc już nic tu nie podłączymy, więc to chowamy. Tak samo jest w przypadku niebieskiej żyły neutralnej. Z zasilania neutralna złączy się z neutralną z lampy, więc tak samo też już nic tu nie podłączymy, ją chowamy. Co nam zostaje? Brązowa żyła zasilająca, brązowa żyła od lampy, no i trzy żyły z korespondencji. Także żyłę brązową z korespondencji łączymy tutaj razem z żyłą brązową z zasilania i chowamy ją też w puszce tutaj. Dobra. Zostaje nam brązowa żyła z lampy i niebieska i żółto-zielona żyła z łącznika. I w drugiej puszce mamy dokładnie to samo. Taka sytuacja po pierwsze jest niezgodna z przepisami, po drugie nie daje nam możliwości rozgałęzienia się z tej puszki dalej, co daje nam właściwie tylko sytuacja, gdy mamy pięciożyłową korespondencję. Wtedy z tej puszki możemy dalej śmiało zasilać sobie kolejne pomieszczenia w oświetlenie. Daje nam to duże pole manewru. Dlaczego jest takie zastosowanie trzy żyły w korespondencji? Z najprostszej przyczyny, bo jest taniej. Po prostu wielu instalatorów używa niezgodnie z przepisami, nawet nie wie tego, że żyła żółto-zielona jest niedopuszczalna w takich sytuacjach, nie można jej stosować. No i żeby zaoszczędzić, kupują przewody trzyżyłowe i układają je w korespondencji. Dobrze, także jak to już mamy, to mamy łączniki. W poprzednich filmach tłumaczyłem, co oznaczają te
zaciski na łączniku, więc tym razem nie będę tego powtarzał, tylko od razu zabierzemy się za łączenie, czyli łączymy żyłę brązową z lampy na łącznik. Sprawdzamy, dobra, i łączymy żółtą zieloną. I niebieską. Ok. I w tym momencie chowamy je tutaj. I skręcamy. Dobra, i teraz drugie to samo. Tutaj mamy zasilanie, czyli zasilanie na zacisk ten wejściowy. Przypominam, że oznaczenie zacisków na łączniku schodowym w poprzednich materiałach. I tutaj mamy żyła żółto-zielona i żyła niebieska. Ok. Jak już tu sprawdziliśmy, wszystko jest porządnie podłączone, to zapinamy to. Ok. Siedzi. Rameczki. Klawisze. O. I sprawdzamy nasz układ. I sprawdzamy nasz układ. Gasi, zapala, gasi, zapala, gasi. I sprawdzamy nasz układ. Gasi, zapala, gasi, zapala, gasi. Także tak to wygląda. Też będzie działać, ale no, trzeba sobie zdawać po prostu z tego sprawę, że jest to niezgodne z przepisami. Także w tym materiale to wszystko. Koniecznie obejrzyj poprzednie filmiki, gdzie pokazuję, jak od podstaw połączyć łącznik schodowy przy korespondencji pięciożyłowym przewodem. Potem kolejny filmik, gdzie korespondencja jest czterożyłowa, co też jest poprawne, ale daje pewne ograniczenia. No i ten filmik, który też pokazuje, jak to połączyć, jak to będzie działać, jeśli masz taką instalację, no to nie namawiam Cię, żebyś tak zrobił, ale no przecież skoro jest już tynk, wszystko jest wykończone, to nie będziesz w swoim domu wykuwał instalacji. Także też to będzie tutaj działać. Jeśli spodobał Ci się ten film, to proszę Cię o subskrypcję, o łapkę w górę. Jeśli chcesz być poinformowany o kolejnych materiałach, to wciśnij dzwoneczek koło przycisku subskrybuj. Jeśli chcesz, żebym poruszył jakiś konkretny temat, to napisz mi to w komentarzu. Na tym materiale to wszystko. Trzymajcie się, cześć.